32 medalistów. Nie tylko w skoku z wyż, nie ukrywam, to wychowankowie tego stadionu. Wielka gala olimpijczyków, z czego się bardzo cieszymy, z mistrzami olimpijskimi, z Władkiem Kozakiewiczem, z Basią Bieganowską, z Tomalą na czele i Jackiem Szołą. Więc nie ukrywam, że to taki dobry przykład do tego i dobry duch. I może to Opole tak wysoko skacze dzięki temu, że te osoby chcą przyjechać do Opola. Nie jesteśmy wielką miejscowością, wielkim miastem, które jest w stanie konkurować z Diamentową Ligą, ale wynik najlepszy w Polsce 2.40 należy do Opola. Rekord Polski Kamili Lisinko do Opola 199 i rekord stadionu 2 metry do Marii Lasyskiene, która niestety nie może startować, bo reprezentowała Rosję. Serdecznie zapraszamy Państwa na stadion imienia opolskich olimpijczyków, czyli na nasz, jak to się potocznie mówi, stadion lekkoatletyczny. Fantastyczna impreza, już po raz 17. Będziemy pasjonować się wysokimi lotami czy wysokimi skakami. Chodzi o Polski Festiwal Skoków. Impreza, która zawsze emocjonuje z tego tytułu, że raz, że przyjeżdżają wybitni sportowcy, no i te wyniki, no, które zawsze wywołują ten taki dreszcz emocji w pozytywnym tego słowa znaczeniu, z tego tytułu, że niejednokrotnie są to zawodnicy, którzy rywalizują o największe laury, jeżeli chodzi o lekką atletykę i konkurencję pod tytułem Skok Wzwyż. Chciałam podziękować bardzo Januszowi za to, że właśnie pamięta o nas, o tych dawnych sportowcach, medalistach, którzy mogą właśnie spotkać się z tymi młodymi, najlepszymi na świecie, bo to jest prestiż dla nas. Fajnie jest spotkać się, porozmawiać, o coś zapytać, bo to naprawdę są ciekawe rozmowy. No a myślę, że stadion będzie służył jeszcze wielu pokoleniom. My tutaj, jako ja startuję w Mastersach, też mieliśmy Mistrzostwa Polski swoje. Fajne wyniki, rekordy życiowe. Myślę, że jeszcze tu wrócimy jako Mastersi. Też startowałam jako Masters w zeszłym roku na Festiwalu Skoków razem z Kamilą Litwinko. Ona kończyła akurat swoją karierę i miałam okazję z nią skakać w jednym konkursie, także to są mega przeżycia, fajne wspomnienia. No i trzymajmy kciuki za tych, którzy będą startować o najlepsze rekordy i nawet rekordy świata. Czyli impreza na pewno będzie fajna, bo wyjątkowa i to nie tylko na mapie Opolszczyzny, ale również kraju. Takich gwiazd, jakie przyjadą w najbliższą niedzielę, to naprawdę można, gdyby nie Janusz Czepizur, to myślę, że nie widzielibyśmy ich od wielu lat. Również młodzież, która jest dla nas bardzo ważna i ta młodzież już dzisiaj trochę dorosła, niektórzy już wystartują w konkursach seniorek lub seniorów, to przyszłość polskiego skoku z wyż. Marzy mi się 2.30, myślę, że jest realne, a może nawet wyżej. Serdecznie zapraszam, 15.30 zaczynamy małym olimpijczykiem, olimpijczycy będą dostępni, natomiast później konkurs kobiet i na finał mężczyzn. Mam nadzieję, że Opole znowu będzie wysoko w tabelach, a zawodnicy wyjadą zadowoleni z tego 17 już Festiwalu Skoków.